Celsa Group może nie znaczy, więc parę słów. 4 miliardy obroty, 1600 pracowników. Robimy stal dla przemysł budowlany, to znaczy pręty żebrowane, kątowniki, kształtowniki to są elementy, które może każdy z Was może wspominać z każdej budowy. Zapraszam Narcisa Giralt, który jest wieloletnim dyrektorem zarządzającym huty w Ostrowcu. Nie dyrektorem huty, raczej jeden z zakładu, tak naprawdę, ta kuźnia, bo jest trochę większa. Więc dziękuję Kuba, dziękuję Grzegorz, super prezentacja, bardzo mi się podobało, chyba że codziennie coś nowego dodajesz i zawsze fajne anegdoty. Więc chciałem Wam opowiadać trochę o jak zwiększaliśmy produkcję wałów korbowych monolitycznych w hucie, około 55%. To było 2 lata temu, około rok 17-18, razem z Pawłem i jego zespół. Więc krótka przedstawienia. Będę Wam puścić film, żeby będziecie mogli zaobrazić, jakie produkty mówimy. Co zmienić? To samo, co powiedział Jacek, więc co chcieliśmy zmienić, na co chcieliśmy zmienić i w końcu jak spowodować ta zmiana. Trochę o mnie. Ja w skrócie powiedziałbym, że jestem pasjonatem stalem, pomimo faktu, że jestem z wykształcenia ekonomistą. Jak tutaj piszę, byłem 6 lat w hucie dyrektor finansowy, a ostatnie 6 lat jako dyrektor zarządzający kuźni. Od 1,5 roku jestem z powrotem z Barcelony, więc z wielkim żalem. Dzisiaj jestem zadowolony, że mogę wrócić i znowu odwiedzić Polskę ze starymi kolegami. Przepraszam bardzo. Sprawdźcie, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki TOC. Napisz do nas, aby umówić się na bezpłatną konsultację w sprawie Twojego biznesu. Przełom ograniczenia swojego biznesu dzięki TOC i wejdź na nową krzywą wzrostu. Celsa Group może nie znaczy, więc parę słów. 4 miliardy obroty, 1600 pracowników. Robimy stal dla przemysł budowlany, to znaczy pręty żebrowane, kątowniki, kształtowniki to są elementy, które może każdy z Was może wspominać z każdej budowy. W Polsce jesteśmy w Ostrowcu Świętokrzyskim, mamy ponad 2000 pracowników i jesteśmy tylko w Europie, w Hiszpanii, w Barcelonie, w Katalonii jest nasza siedziba główna, ale też jesteśmy w Anglii, Francji, kraju skandynawskim. Chciałem szybko puścić Wam film, bo tak naprawdę jeżeli nie widzicie to na własne oczy, to trudno zauważyć, o jakiej skali mówimy, jeżeli chodzi o produktach i strasznie się czuję dumny każdym razem, kiedy oglądam ten video. Chyba, że się powinniśmy się czuć dumni, że takie rzeczy się robią w Polsce, bo wiele takich produktach się robią tak naprawdę na 3 zakładów na świecie, na przykład wałów korbowych monolitycznych w takim wymiarze się robi tylko w Stanach Zjednoczonych, Korei, Niemiec i w Ostrowcu. Więc tak naprawdę, jeżeli macie okazję być na rejs, no to najprawdopodobniej silnik, który będzie Wam napędzać, jego serca będzie z Ostrowca. Więc jaki był cel? Cel, który ustaliliśmy, był tak naprawdę poprawa rentowności kuźni poprzez podwajanie produkcji wałów korbowych od 5 do 10 sztuk miesięcznie. Trochę opowiem, trochę o kontekst. W Ostrowcu mamy 2 zakłady. Ten kuźnia, który produkuje te unikalne sztuki pod zamówienia i mamy ten zakład, gdzie mamy walcownię i walcujemy właśnie te kątowniki, kształtowniki, pręty i tak dalej. Ten drugi zakład jest bardziej rentowny, a kuźnia jest mniej rentowna. I od kilka lat, od momentu, kiedy spadło 2009-2010 przemysł stoczniowy, no to mamy trudniejsza sytuacja niż ten drugi zakład. Więc tak naprawdę był bardzo ważny, aby utrzymać ten zakład i ja to przyjąłem jako prawie osobistą wyzwanie, żeby nie tylko żeby ratować ten zakład i żeby utrzymać zatrudnienia, które w tym przypadku było ponad 600 osób. Jest ponad 600 osób dalej. W ostatnich latach potrafiliśmy zwiększyć produkcję i sprzedaż wałów korbowych od 3 do 5 sztuk. To już była osiągnięcia. Mieliśmy dobrą pozycję w rynku, ale to nie wystarczało. Jeszcze byliśmy lekko na zero i jeszcze potrzebowaliśmy więcej rentowności, więc no, to było dobre, ale nie wystarczające. Dobra informacja jest taka, że rynek, klienci byli gotowi, żeby kupić więcej od nas. Więc te 10 sztuk to było realne, że klienci mogli od nas kupić. Więc dobra wiadomość, to zależy od nas. Dlaczego teoria ograniczenia? Szukaliśmy różne sposoby. Znaczy, wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Że jakoś tak powinniśmy mieć te moce, ale nie potrafimy. Nie potrafimy osiągać ta górna szklana, nie wiem jak się, tak się sufit, przepraszam, dziękuję. I no, nie potrafiliśmy skoczyć ten 5 wałów na miesiąc. Trochę czytaliśmy o teorii ograniczenia. Ja osobiście bardzo mi się podobała jedna rzecz, które czytałem, może koledzy mi potwierdzają, że szuka tak naprawdę win-win-win. To ja zawsze słuchałem o win-win, to znaczy, że win klienta, win firma, tak? Rentowność i klient jest zadowolony. A trzeci win mi się bardzo podobało, o TOC, i chodzi o pracownika, chodzi o bezpieczeństwo. I to bardzo jest połączone z tego, co powiedziała koleżanka Asza, że tutaj 3 strony mają być zadowoleni, żeby po prostu ta, no, powiedzmy, żeby ta rentowność była przetrwała. Nie? Jeżeli osiągamy ten win-win kosztem pracowników, no to na dłuższą metę to jakoś tak nie będzie się udać, więc to będzie może być krótki nogi, tak będzie miał. Więc to już wiecie, więc TOC mówi, że jedno ograniczenie nam determinuje wydajność całego systemu, więc skupmy się na nią. Tak? A typ ograniczenia, tutaj są 2 typy. I tak robiliśmy razem z Pawłem, skupialiśmy się na 2 typy ograniczenia. Po pierwsze, taka bardziej polityczna, albo i w jaki sposób my zarządzamy. I ta jest bardzo trudna, bo tutaj są wiele paradygmaty, które musimy złamać. I po drugie, ta ograniczenia fizyczna, albo wąskie gardło, które każdy z nas może częściej słuchał. Dobra? Więc moja prezentacja będzie mówiła o te 2 typy ograniczenia z osobna, żeby po prostu trochę podporządkować wyjaśnienia. Zaczynamy od pierwsza. Jeżeli chodzi o politykę, zamknęliśmy się z Pawłem chyba 3 dni w hotelu, poza pracę, 20 osób. Udało nam się, żeby no, schowali telefonów komórkowych i się skupiali na naszych dyskusjach. To była bardzo ciekawy warsztat. Mówię o warsztacie, nie szkolenia, bo ustaliliśmy, że po tego warsztatu będziemy coś tak robić i nie jak każde szkolenie, że po szkolenia wszystko po staremu, nie? Więc tutaj ustaliliśmy wszystkie takie zobowiązania, że coś z tego będziemy robili. I ja byłem pierwszym, który musiał dać z tym przykład. Więc tutaj po pierwsze robiliśmy analizę, diagnoza, no, co chcemy zmienić, co nam się podoba, co nam się nie podoba, przepraszam, co jest blokada dla nas, jeżeli chodzi o przepływ, co jest blokada, żeby osiągać te 10 sztuk. I zaczęliśmy definiować, kto jesteśmy i gdzie może być ta blokada. Może skoczę do kolejny slajd. Ta blokada w skrócie było przepływ, nie? Że brakuje nam przepływ materiałów i informacji. A co to znaczy przepływ materiału i informacji? To znaczy, że w jakiś sposób, z jakimś cudem wszystko się opóźnia. Wał korbowy powinno, albo mógł być produkowany, powiedzmy, jeżeli wszystkie operacje były jedna za druga, to mógł być około 60 dni touch time, jeżeli kogoś jest... ale tak naprawdę my tego produkowaliśmy ponad 240 dni, więc tak naprawdę od 60 do 244 razy większy. Tak? Więc to było bardzo dużo czasu czekania, kolejkowania, podejmowania decyzji, reprocesy, więc mieliśmy bardzo dużo do poprawy. Nie? Więc to było najwięcej szkody. Dlaczego była ta szkoda? Ustaliliśmy, że tutaj 2 główne przyczyny. Po pierwsze, paradigmę, który już Paweł wspominał. Paradygmat, że wszystkie maszyny muszą pracować cały czas, a to jest bardzo typowe dla przemysłu stalowego i nie tylko. Jeżeli ktoś nie ma robotek, jeżeli ktoś nie pracuje w danym momencie za swoją maszyną, od razu już dostaje reprymenda, dlaczego nie pracuje, czy jest leniwy, czy coś tam. Co spowoduje, że nawet kiedy nie mamy robota, no to rzucimy jakieś sztuka do maszyny, przepychamy tak naprawdę produkcja, a nie jest, tak jakby, nie jest wciągnięta przez klienta. Jest jakaś sztuczna, fabryka jest sztuczna zajęta. Robot w toku jest też sztuczny, wysoki, co idzie razem z parę inwestycja finansowa. I to spowoduje też chaos i wielozadaniowość, tak? Więc jeżeli ludzie nie wiedzą, co mają robić najpierw, co drugi, a te sztuki, które są pilne, nie są pilnowane jako pilne, bo mają inne sztuki, które nie są pilne, które zamieszają cały przepływ. Drugi punkt to jest zarządzanie ukierunkowane na optymalizację lokalną. Co to znaczy? Znowu to samo, co powiedział Paweł wcześniej, ale jako przykład. Jesteśmy duża firma, ponad 2000 osób. Mamy bardzo dużo działów, bidziałów, kierowników, dyrektorów i to naprawdę jest hamulec. To jest jeden wielkim hamulec. Każdy ma swój... My nawet mamy tak nazwane mini firmy. No to wdrażaliśmy TQM, Lean i nawet wdrażaliśmy koncepcję mini firma, że każdy widział jest jakaś mini firma, która ma swoje cele, ma swoją misję. To jest po prostu, to był jeden wielki hamulec dla nas, więc bardzo dużo procedury, przepychanki, pracownicy nie mogli się dogadać między sobą, bo każdy musiał iść do dyrektora czy do kierownika, bardzo wolny czas do podejmowania decyzji i tak dalej, i tak dalej. Okej, polityka mówiliśmy, omawialiśmy teraz ograniczenia fizyczne. To było prościej, bo to było bardziej liczby. Widzieliście, jaki jest proces, więc my zaczynamy od złom, ten złom wytapiamy, mamy ciekły stal i z tego ciekłego stal mamy blewki jako półprodukt i mamy tak naprawdę mocy, żeby produkować 120 wałów na stalowni. Bez problemu możemy osiągać te 10 sztuk. Na kucie zbieramy te odkówki, te blewki, przepraszam, ogrzewamy termiczne do 1200 stopni Celsjusza, kujemy i też spoko. Mamy 16 sztuk jako moc przerobowa. Obróbka ciepła tak samo, a jak widać wąskim gardłem jest na obróbka mechaniczna. Tam, gdzie mamy tak naprawdę teoretycznie tylko 5 sztuk mocy. Ale obróbka mechaniczna jest bardzo duża, a gdzie dokładnie? A tutaj mieliśmy tak naprawdę 6 etapów, tak? Obróbka zgrubna, prostowania, cięcia, obróbka finalna, szlifowania, kiedy już osiągamy te prawie finalne wymiarów, tak? I potem obróbka szluszarska, gdzie tam kilka naszych kolegów ręcznie szlifują, osterkąty, pakują, konserwują i już jest gotowy wał do wysyłki. Mieliśmy bardzo duże przepychanki tutaj. Każdy miał inne zdanie, gdzie jest wąskim gardłem, bo czasami brakowało nam materiału na obróbkę zgrubna, czasami brakowało nam materiału na szlifowania, więc tak naprawdę proces był bardzo niestabilny i nie do końca była jasna idea, pojęcia, gdzie jest ten wąskim gardłem. Znowu robiliśmy taka bardziej matematyczna analiza i ustaliliśmy, że najprawdopodobniej proces szlifowania jest ten, który najbardziej nam ogranicza. I wybraliśmy, zaczęliśmy się skupiać na szlifowaniu. Chociaż obróbka szluszarska przez wiele, czy nie prawie wszystkich, była mówiona jako największą ograniczeniem. Ale skoro to był proces ręczny, ustaliliśmy, że może tutaj, jeżeli dostajemy więcej wsadu, oni teraz trochę wolniej to robią, mogą to zrobić szybciej. Skupialiśmy się na szlifowaniu. Więc rozwiązania. Więc już mówiłem, nie? Ograniczenia polityka, więc tutaj problem z przepływem, ograniczenia fizyczne, problem ze szlifierką. Więc teraz omawiam Co robiliśmy w przypadku przepływ? Po pierwsze, ustaliliśmy nowe zasady gry między nami, załoga, dyrektorów, kierowników, inżynierów i ja pierwszy, jako pierwszy winowajca, powiedzmy. Jakie są te zasady? Po pierwsze, wszyscy mają znać, jaki jest wąski gardłem. To nie może być informacja tajemna. To każdy musi wiedzieć, każdy operator musi na pamięć wiedzieć, jaka jest maszyna, która nam ogranicza i musimy ją z nią opiekować. Tak? Wąski gardło ma pracować bez przerwy, z maksimum prędkością. Musimy wszyscy reagować natychmiast, jeżeli wąski gardło ma problem. Problem jakościowy, problem awaria, cokolwiek. Tego tak nie było. Więc, więc jeżeli była trzecia zmiana albo weekend, no to inżynier albo dział jakości, albo dział utrzymania ruchu nie był tam na miejscu, żeby ta awaria albo ten problem rozwiązać. Musimy ściśle podporządkować się do wąskiego gardła i to, co mówiłem wcześniej, to znaczy zmienić harmonogramy, dodać dyżury, telefony do domu. Ja byłem pierwszy, który po prostu, jeżeli była awaria albo problem jakościowy, pomimo faktu, że nie jestem inżynierem, no to ja tam byłem na trzecia zmiana albo weekendy. Niestety po prostu bardzo często tak było, więc trochę się czuję bardzo dotknięty przez przykład Grzegorza, więc też miałem taki ciężki okres, że cały czas latałem nie miałem kontroli nad moją agendą, bo cały czas było, czy ten wał ma problem, czy ten wał jakiś awaria i cały czas po prostu latałem tu i tam, żeby dać przykład i po prostu, żeby nikt nie powiedział, że jeżeli ja jestem, dlatego ty nie jesteś, nie? Jeżeli ja wstałem, dlatego ty nie wstałeś, tak? Nam zależy, czy nam nie zależy. Więc kolejne kroki byli tak, że jeżeli jesteś operatorem maszyna, która nie jest wąskim gardłem, to nie jesteś gorszym. Po prostu musisz robić swoją robotę jak najszybciej i kiedy nie masz robota, spoko, nie będziemy ci zwolnić, nie będziemy ci karać. Będziesz dostać inną robotę, żeby zagospodarować ten czas. Albo nawet może być taka sytuacja, że pomagasz, że będziesz mógł pomagać operatora, który w tym momencie jest wąskim gardłem. Ustaliliśmy nowy system priorytetów, to znaczy na podstawie kolorów, zaraz będę to umówić, żeby każdy miał ta sama priorytet, a nie jak do tej pory. Do tej pory było taki, że obróbka termiczna jako priorytet miał zużycia gazu, a obróbka mechaniczna jako priorytet miał jak najwięcej tony produkowane i tak po kolei. Więc nie mieliśmy jasny priorytet i taki spójny cel. I pojęcia stafeta, że tak naprawdę póki klient nie dostaje produkt, nie ma produkcji, nie ma wydajność. Ten sam temat, o którym mówiłem wcześniej. System kolorów. Bardzo ciekawy, to jest rozwiązanie standardowe TOC, które można wprowadzić w każdej zakładzie produkcyjnym. U nas to było tak, że jeżeli 60 dni jest czas czysta produkcja danego wału, ustaliliśmy na przykład, że lead time będzie 150 dni. To znaczy 60 dni to jest touch time, czysty czas produkcyjny, ale dajemy bufor aż do 150 dni. To znaczy w tym przypadku dajemy między 60 i 150 to jest nasz bufor czasowy. Od zależności, jak zużywamy tego buforu, ten kolor będzie zielony, żółty, czerwony albo czarny. Jeżeli jest zielony, bez problemu jesteśmy na czas. Żółty, uwaga, zaczynamy ostrożność. Jeżeli jest czerwony albo czarny, to już te wałów mają absolutnym priorytetem na całym zakładzie. I to znaczy, że możemy złamać pewne zasady kosztowe, zasady, paradygmaty kosztowe możemy złamać, aby po prostu pośpieszyć te sztuki czerwone albo czarne. To nam ułatwił straszny współpraca między nami. Ten sam język. Ten sam język, tak się mówi? Zaczęliśmy mówić te same priorytety. Już nie były te zapichanki między dział planowania, produkcja, dział sprzedaży. Jasne było. Jaki jest kolor, to tak wyglądało nasza pierwsza tablica z priorytetami. Jak widać, mieliśmy dużo niebieski, to znaczy przed czasem, mocno przed czasem, tak jak wcześniej wspominałem. Mieliśmy maszyny, chcieliśmy uzupełnić te maszyny, więc uruchamialiśmy dużą produkcję przed czasem, a równoległe mieliśmy 9 sztuk, które byli czerwone albo czarne. Też ustaliliśmy zasady batchowania, które już jakoś tak byli, ale odnawialiśmy im. I nie będę wam nudzić, bo to chyba, że każdy zakład będzie miał inne zasady, ale ważne, żeby po prostu pamiętać o tym, bo kiedy macie na przykład pieców, że jest bardzo ważne uzupełnić te piece, żeby ta zużycia gazu było jak najmniej, no to wiadomo, że to nie mogliśmy zaskoczyć. Nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby zrobić cały proces jednego wału, zostawić pieca nieużywany, tak? Więc tak naprawdę ustaliliśmy, że w normalnych warunkach uzupełniamy te piece, ale kiedy jest czerwona albo czarna sztuka, no to idziemy z koksem i omijemy tak naprawdę te batchowania. To jeżeli chodzi o politykę, później omawiam, jakie mieliśmy problemy. Teraz jeżeli chodzi o wąski gardeł, to znaczy szlifierka, będziemy po kolei omawiać te 5 kroków TOC, które są też standardowe. Po pierwsze, wszyscy musimy znać wąski gardeł, już mówiłem wcześniej, więc szlifierka. Wąski gardeł musi pracować na full. Kilka rzeczy, które mogę omówić, więc zaczęliśmy na przykład zwiększając WIP, robót w toku. Okazało się, że trochę mieliśmy za mało robót w toku i bardzo często nam zostawiliśmy bez wsadu, więc zwiększyliśmy kilka sztuk ten robót w toku, żeby nie brakowało wsad do wąskiego gardła. To jest bardzo ważne. Wąskie gardło nie może zatrzymać się przez brak wsadu. Monitorowaliśmy wykorzystania wąskiego gardła i to znaczy, że rezygnowaliśmy o kontrolowania wykorzystania dla reszta maszyn i to jest bardzo, bardzo ważne, więc przestaliśmy monitorować inne maszyny i tylko jedna maszyna i się skupialiśmy. Brak przerwa na lunch, to znaczy, nie znaczy, że operatorzy nie jedli, tylko że mistrzów, no to musieli im zastępować podczas lunchu, aby maszyna nie przerywała. To oznaczało, że niektórych mistrzów musieli się nauczyć znowu, jak operować te maszyny. Nie? Na początku byli niektórzy oporni, ale właśnie o to chodziło. Taka była nasza robota, żeby im przekonać, że tak jak Grzegorz przekonał jego handlowca, tak? Sprawdź, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki TOC. Napisz do nas, aby umówić się na bezpłatną konsultację w sprawie Twojego biznesu. Przełom ograniczenia swojego biznesu dzięki TOC i wejdź na nową krzywą wzrostu. Podniesienia prędkości maszyn to rzeczywiście zredukować normy czasowe, które byli bezpieczne, no to podkręcić trochę śruby, planowania od tyłu. Bardzo fajna ta idea. Z Pawłem kalkulowaliśmy, ile tracimy przerobu, zysku za każdej godzinie, kiedy wąskie gardło przestaje pracować. I to dało nam 4000 zł. To znaczy, to dla każdego to było bardzo jasne. Tak? Więc 4000 zł tracimy, jeżeli przestajemy pracować z szlifierką jedna godzina. I to samo, co mówiłem wcześniej, zgłoszenie natychmiastowe, reakcja na awarie, problemy jakościowe w każdym porze i każdym dniu roku. Bardzo ważne. I błyskawiczne przekazywanie informacji metodą werbalną, bo te maili, te dupochrony, że ja już wysłałem maile, ja już mówiłem, tak? To było bardzo toksyczne też i to też bardzo powalniało proces. Więc znowu musieliśmy wrócić znowu do komunikacji werbalną i zmusić taki, telefon albo fizyczny, a te maili naprawdę, do niektórych informacja nie dotyczy używać. Maila nie jest najlepsze rozwiązanie tak naprawdę w takiej sytuacji, no to zawsze werbalne. Trzeci krok to był podporządkuj się i to może jest najważniejsze, według mnie jest jeden z najważniejszych punktów TOC, bo my pracowaliśmy z Leanu i te pierwsze kroki to są podobne do Leanu, tak? Ale ten krok to jest ta solidarność, powiedzmy, nie? Że każdy musi rozumieć, że ja muszę się poświęcić, bo muszę rozumieć, że to jest wąskim gardłem, muszę pomagać wąskie gardła i to nie jest niesprawiedliwe. Tak musi być, bo drużyna musi wygrać, tak? Bo nieważne, czy ja jestem operatorem obróbką zróbna, jeżeli W danym momencie ja mam wolny czas, muszę pomagać szlifierka, bo tam ta szlifierka będzie decydował o wynik meczu, tak? A nie obróbka ślubna. Każdy musi to rozumieć i to była ciężka praca, tak? A też trochę praca o zaufanie, tak? Że każdy musiał rozumieć, że była praktyka, trochę nie mówiona, ale była, że jeżeli widzę, że nie mam wsadu na kolejną zmianę, trochę powalniam ten tempo, tak? Bo każdy się bał, bo byli w historii zwolnień, tak? I ludzie nie do końca zaufali firma, tak? Oni myśleli, kurde, jeżeli zostaję bez wsadu, oni widzą, że nie mam robota, oni będą myśleli, kurde, no to nie potrzebuję tego człowieka, więc oni powalniali, tak? Spowalniali sztuczne te czasy obróbka. To było bardzo ważne, żeby ludzie rozumieli, nie jak najszybciej się da, jak stróż będzie wiatr. Więc kiedy masz robotę jak najszybciej, kiedy nie masz, zaczekaj, ręka do góry i dostajesz kolejną inną robotą. A też ludzie musieli się nauczyć i się szkolić znowu. Niektórzy nie chcieli, nie? Niektórzy mówili, nie, ja jestem suwnicowy, no to tak jak, no. Więc zawsze będę chciał być suwnicowy, tak? Albo operator, więc trzeba było złamać wiele paradygmatów i ludzie musieli się trochę poświęcić i się nauczyć nowych zawodów. Zmocni ograniczenia, to znaczy, kiedy już jesteśmy podporządkowani, no to to, co ja mówiłem, nie? Dodać na przykład pomocnika do szlifierka, żeby nie przestała, żeby dolewać oleju, żeby dodać po prostu wsparcia do wąskich gardłem. I jeżeli już wąskie gardło, ta szlifierka już nie jest ograniczeniem, no to najprawdopodobniej, na pewno, że ta ograniczenia wędrowała do innej operacji, więc zaczynamy znowu do pierwszego kroku. I tak było w naszym przypadku, że też wędrowała. Jakie mieliśmy przeszkody i problemy? Więc tutaj po pierwsze identyfikować wąskie gardło. Proszę nie stracić dużo czasu. Nie stracić 3 miesiące, żeby ustalić, jaki jest wąskie gardło i potem się skupić. My mieliśmy taką zasadę, że dobra, najprawdopodobniej to jest szlifierka, zaczynamy pracować nad szlifierką. Okazało się, że w końcu nie była szlifierka, że wędrowało do obróbki ślusarską, ale i tak. Wtedy stosowaliśmy te same zasady do obróbka ślusarska. Więc proszę nie za dużo teoretyzować, więc działać. Polityka obniżenia kosztów i ciągła praca nad wszystkimi maszynami to było ciężko, bardzo ciężko. Ja nie byłem właścicielem tej firmy, jak Grzegorz na przykład, więc ja miałem szefa, prezesa, korporacja, wiele działów i wydziałów, struktura macierzowa skomplikowana, więc ja nie miałem mocy, żeby podejmować decyzje w każdym obszarze, więc musiałem przekonać bardzo dużo ludzi, więc to też jest rada, że jak najwięcej, trzeba, jak najwyżej, jak najlepiej, bo tak naprawdę to jest ciężkie przekonać bardzo dużo ludzi w korporacji, że trzeba złamać te paradygmaty, tak? I to było trudno, to powiem, że było trudno. Lokalne cele też było trudno, ta sama idea, korporacja też ma swoje przeciwciał i oni, każdy chce być królem swoich działów, wydziałów i jeżeli ktoś z tymi ideami przyjdzie, to znaczy, że trochę każdy musi trochę oddać trochę jej władzy, tak? Na rzecz wspólnego celu, więc to też jest trudne w przypadku korporacji. Jak to zrobiliśmy? Więc w końcu skupialiśmy się na dwóch, więc obróbka finalna, ta ślusarska, te ślusarze i szlifierka, więc skupiliśmy się na gniazda, przepraszam. Jeżeli chodzi o politykę, bardzo dużo szkolenia robiliśmy wewnętrzne i dyrekcja, związki zawodowe też, bardzo dużo z nimi pracowałem. Do ostatniego operatora przekazaliśmy właśnie prezentację podobna jak ta. Ten paradygmat stróż będzie wiatr też było bardzo często omawiane na te szkolenia i plan zagospodarowania operatorów i plan szkolenia, który tutaj nie jest wpisany, żeby każdy operator był w stanie iść do innej maszyny, kiedy nie ma robota. I jeżeli chodzi o celów, wspólne celów, no to bardzo dużo robiliśmy takich wspólnych aktywności i poza pracą, i w pracy, między różnymi wydziałami. Bardzo dużo nam pomagał codzienna odprawa w kuchni, gdzie ja liderowałem, gdzie spotkaliśmy się wszystkich wydziałów. Do tej pory każdy wydział się spotkał, każdy wydział miał swoją odprawą, a robiliśmy w tym przypadku odprawa codzienna, gdzie było przedstawicieli wszystkich działów, technologów, utrzymania ruchu. Umawialiśmy te czerwone i te czarne odkówki. To był naprawdę bardzo pomagające, bo wtedy się omawiało, jakie są te decyzje, szybkie decyzje, żeby podejmować, żeby odblokować te czerwone i te czarne odkówki. I zmiana systemu premiowania, który był kompletnie skupiony na tonażu, na kosztach, lokalne mierniki, więc zmienialiśmy ten system premiowy, aby każdy dostał premię na wspólne mierniki. Wyniki po 6 miesiącach byli takie, że zwiększaliśmy, ja mówiłem o liczbie bałów. Liczbę bałów zwiększaliśmy 27% i to jest to, co macie na dole po lewej, ale to nie do końca było sprawiedliwy miernik. Każdy wał miał między 6 i 9 korp i też cena była inna, rentowność była inna, więc więcej korp, więcej robota i też większa marża. Więc ustaliliśmy z Pawłem, żeby zmienić ten miernik i ustaliliśmy jako miernik liczba korp, która jest bardziej odpowiada za rentowność i za pracochłodność. Jeżeli chodzi o liczbę korp, zwiększaliśmy średnia 55%, więc od 36,5 korp na miesiąc do 56,5 korp na miesiąc. Już ostatnie miesiące już produkowaliśmy 7-8 sztuk i już zamierzaliśmy produkować 9 sztuka. A na dodatek sztuki, które byli bardziej pracochłodne, które mieli 9 korp i byli bardzo opłacalne. Lead time redukowaliśmy do 170 dni i mogę wam powiedzieć, że pod koniec 2018 roku już osiągaliśmy kilkanaście sztuk na 100, 110, 120 dni lead time'u, to znaczy mniej niż połowa to, co mieliśmy. Więc co nam dało? Skupienia, co powiedział Kuba na początku, więc nie będę się powtórzyć. Wspólny cel. Ja chyba, że to był może najfajniejsze, tak? Że znowu się odkrywaliśmy ta frajda, bo do tej pory troszeczkę byliśmy, no błędzialiśmy, nie do końca mieliśmy jasność, a TOC nam dał jasność i dał nam system bardzo prosty. Więc i dał nam kierunek. Kierunek był taki, skupmy się na przepływ, redukcja lead time'ów. To nam będzie pozwolić zwiększyć produkcję i sprzedaż. I jako kolejny krok, który mieliśmy, był taki, że jeżeli jesteśmy w stanie produkować wałów na 120 dni, no to już będzie unikalna oferta dla klientów, tak? I ta konkurencja, która jest na przykład w Korei albo w Japonii albo w Stanach z lead time'em, oni nigdy nie będą mogli konkurować z nami, jeżeli jesteśmy w stanie produkować wał korbowy na 120 dni, więc trochę nam dał kierunek, że ten sam przykład możemy stosować do innych produktach i to była światełka dla nas i dla tej kuźni, żeby garantować pracę i przetrwania tego fajnego procesu, który zobaczyliście. Dziękuję. Nie wiem, czy macie pytania może. Zachęcam do zadawania pytań. Tak. Czy po wdrożeniu tego zmienił się też sposób jakby kalkulacji czy liczenia tych wałów korbowych i czy oprócz tej teorii ograniczeń firma przeszła też na rachunkowość przyrobową? Podejrzewam, że albo z metody ABC, albo z metody rachunkowości kosztów zmiennych. Mhm. No to my mieliśmy metodę, dalej mamy metodą ABC, to znaczy księgujemy koszt każdej aktywności do produktu, odpowiedź jest tak, zaczęliśmy mieć te dwóch rachunkowości też przerobowa, zaczęliśmy to liczyć, porównywać między różnymi produktami. Bardzo fajne wnioski z tego wyciągaliśmy. To byli już ostatni warsztaty, które mieliśmy z Pawłem. I mogę powiedzieć, że też był bardzo fajny, nie chciałem tutaj tym opisać, bardzo fajny, aby po prostu wszyscy rozumieli rachunkowość. Więc po rachunkowość przerobowa mistrzów rozumieli rachunkowość, kierowników produkcji, którzy nigdy nie rozumieli te koszty, zawsze dla nich to była czarna magia, tak? Oni rozumieli rachunkowość przerobowa, więc to jest właśnie ten system prosty. Więc robiliśmy to i bardzo nam pomagał. Czy jakby pytanie jest, czy firma po tym wdrożeniu przeszła w ogóle na rachunkowość przerobową, bo wiadomo, że wtedy jakby koszta w firmie są rozliczane zupełnie inaczej i tak naprawdę inaczej układa się polityka cenowa i inaczej układają się koszty poszczególnych produktów, tak? Bo summa summarum wtedy wąskie gardło mówi o tym, co będzie droższe, a co będzie tańsze, powiedzmy, w firmie i ta wycena tych produktów wygląda zupełnie inaczej niż przy takich standardowej rachunkowości zarządczej, więc pytanie brzmi, czy firma aktualnie przeszła na rachunkowość przerobową, czy została dalej przy metodzie ABC? Została z metodą ABC niestety. W tym przypadku, to jest to, co mówiłem wcześniej, korporacja narzuca standardy i mamy ta wyliczenia, jeżeli chodzi o rachunkowość przerobową, ale oficjalny system jest ABC. Tutaj cała grupa jest kierunkowana na produkcję masową, a nie tego typu detalu, więc nie udało się. Może teraz, będąc w Barcelonie, mi się uda jakoś tam pomagać koledze z Ostrowca, ale na razie podwójne mamy i system i oficjalnie jest ABC. Jeżeli mogę też trochę wspierając Narcyza w tej odpowiedzi, trzeba pamiętać, że rachunkowość przerobowa jest świetnym mechanizmem, ale akurat konkretnie tam, w tej firmie, były 3 zupełnie niezależne toki produkcyjne, które były właściwie zupełnie niezależne. Przy tak ogromnej firmie rachunkowość przerobowa nie jest wystarczająca, żeby zawsze być na plus. Dlatego trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek korporacja zgodziła się wyłącznie na rachunkowość przerobową. To właściwie jest poza tematem. To jest znakomite narzędzie operacyjne dla menadżerów, ale żadna korporacja by się na to nigdy nie zgodziła. Chociażby dlatego, że operacyjnie ta fabryka nie miała jedynego ograniczenia. A powiedz, bo rozumiem, że był problem, czyli robiliście tych elementów za mało i padł pomysł, zastosujmy TOC. Czy to było tak, że ty wymyśliłeś ten pomysł? Czy ktoś ci powiedział, żebyś to robił? Czy miałeś w tym dużo jakby suwerenności we wprowadzeniu, przeszkoleniu się, przeszkoleniu innych? Jak sobie radziłeś później w przekonaniu ludzi, żeby to dało się zrobić? Szczerze, to był kolega, dyrektor widział ten obróbka mechaniczna. On wiedział, że coś idzie nie tak, że nie mamy dobra synchronizacja, że jakoś tak nie dogadamy się, że jakoś tak każdy chce najlepiej, ale coś idzie nie tak. I ten kolega powiedział, słuchaj, Narcyz, mogę szukać jakiegoś rozwiązania. Mówią, jak najbardziej, zróbmy równoległe. Musimy znaleźć sposoby, żeby po prostu osiągać te 10 sztuk, bo nie wiem, jak będzie z tym zakładzie, nie? Jeżeli nie osiągamy ten cel i bardzo dużo ludzi się utrzyma dzięki tego zakładu. On znalazł Pawła. I on mi wspominał o tym i tak dalej. On znalazł Asza chyba. Nie wiem, tak mi się wydaje. I on mi wspominał o tej oce i tak dalej. Ja myślałem, nie, stary, to idź na spotkanie. Ja wiem, że my jesteśmy TQM, Lean i ja byłem pierwszym, który na początku nie chciałem o tym słuchać, więc powiem wam szczerze. Po pierwsze spotkania chyba fizyczne, które była tam na wydziale, on trochę więcej mi opowiadał o tym. Nie wiem, czy nawet chwilę byłem z wami, Paweł, ale nie byłem cały czas. Więc jakby na początku nie byłem za bardzo zainteresowany i myślałem, okej, niech oni mi przedstawiają. A kurde, to potem zaczęli mówić mądre rzeczy. Zacząłem rozumieć, to teraz rozumiem, dlaczego u nas Lean nie działa. Na przykład my robimy kilkanaście projektów, jest szalone. I to jest rzecz, której ja od dużo czasu jestem zbulwersowany, tak? To Paweł powiedział pach, a ja kurde, mamy jakieś kamera tutaj, nie? Jak to wieś, nie? Bo tutaj się dzieje właśnie to, tak? I zaczęli mówić o te rzeczy, które mówi TOC, więc myślałem, okej, dobra, to spróbujmy, nie? Więc na początku nie byłem przekonany i zaczęliśmy właśnie podpisać kontrakt współpracy, żeby szkolić, robić warsztaty razem. Przekonałem prezesa, Trochę sceptyczny był na początku, ale okej, powiedział okej, dobra. No i potem zaczęliśmy z warsztatami. Jak przekonać ludzi? No, ludzie byli tak zmęczeni nowych projektów, nie wiem, czy u was jest to samo. Te kilkanaście projekty to naprawdę męczą ludzi. I ta wiarygodność dyrekcja, no, powiedzmy, że jest coraz mniej, tak? Bo każdy projekt, który zaczynasz i nie zakończysz, każdy projekt, który mówi, że będzie super i po parę miesięcy już nikt nie pamięta, no to ludzie pamiętają, tak? I ludzie się śmieją, powiedzmy. Nie? No i mi się bardzo podoba rozmawiać z ludźmi, nie? I trochę wiele ludzi mi tak powie, no dyrektor, no to fajnie wygląda, ale no znowu to będzie to samo, to po parę dni dyrektor będzie zapomnieć. Nie, ja nie będę zapomnieć. I trochę jak Grzegorz, no to no, nie byłem sam, miałem fajnych no, też koledzy i zespół i razem naprawdę wciągaliśmy i bardzo poświęciliśmy nasz no, osobisty czas i no, to raczej było z przykładem, więc każdym razem, kiedy był problem, musisz tam się pojawiać. Każdym razem, kiedy kogoś mówi, dział zakupów nie pozwala mi kupić ta śruba i ta śruba nie pozwala mi odblokować przepływ, tak? No to i korporacja tak się dzieje, nie? Bo jest system, tak, no, zatwierdzenia, jest ten SAP, ktoś ma SAP-a, no to mam nadzieję, że nie. No to są te systemy, takie no, procedury, które blokuje. No, każdym razem musisz być tam, żeby odblokować, pomagać ludziom i powiedzieć, słuchaj, jeżeli jest jakaś blokada, daj znać. I przez kilka miesięcy po prostu nie wiedziałem, jak się nazywam, bo każdy przeszedł swoimi problemami, tak jak z Grzegorzem, tak? Więc ja też myślałem, kurde, mam nadzieję, że to będzie służyło, aby ludzi nabierała ta autonomia i po prostu każdy rozumiał, jak to trzeba zrobić i będziemy mógł przekonać ta korporacja, no, te systemy, te przeciwciał, tak? Aby usprawnić ten przepływ. To był trudno, ale chyba, że jakoś tak nam się udało, ale nie do końca, bo nie osiągaliśmy 10 sztuk. Sprawdź, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki TOC. Napisz do nas, aby umówić się na bezpłatną konsultację w sprawie Twojego biznesu. Przełom ograniczenia swojego biznesu dzięki TOC i wejdź na nową krzywą wzrostu. A chyba, że można było. Nie wiem, czy odpowiadałem. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że ten bottleneck, który zlokalizowaliście, to była manualna praca ludzi. To nie była jakaś... To chciałem zapytać, jak się upewniliście, że to nie odbyło się kosztem jakości, że skoro była zasada, pracujemy jak najszybciej, jak możemy, to że ci pracownicy nie olewali sprawy, gdzieś tam czegoś nie skończyli tak, jak być powinno i potem to się odbyło kosztem jakości. Tak, dzięki. Konrad, tak? Pamiętam. Więc dobre pytania. Obróbka ślusarska mieliśmy jakoś tak zdefiniowana, krok po kroku. Tak, jakie są te wszystkie operacje, to mieliśmy zdefiniowane i mieliśmy jakaś norma też, więc co musieliśmy zrobić jest, tak jak no, dobrze mówisz, pokręcić te normy. I była dyskusja, więc w końcu ustaliliśmy z chłopakami, mówię chłopakami, bo bardzo, no, może na wideo zobaczyliśmy, bardzo młodzi ludzie tam pracują w nie najlepszych warunkach, no to ustaliliśmy, że okej, będę z wami pracować na zmiany. I robiłem, no, jedna zmiana z każdą brygadą. Nie tylko ja, też dyrektor jakości, dyrektor produkcji, z działem engineeringu, więc musieliśmy z nimi pracować jedna zmiana z każdą brygadą. I właśnie dlatego trochę się wzruszam, kiedy zobaczę ten video, bo z nimi pracowałem i wiem, jak ciężka jest ta robota. Więc mieliśmy szansę, żeby pracować razem. Ja rozumiałem, jaka jest ich praca. Mieliśmy szansę rozmawiać też tak jakby swobodnie. Oni mogli zapytać wiele pytań tak jakby biznesowe, jak to widzi szef, będzie dla nas pracę, dlaczego nie mamy umowa stała, dlaczego mamy jeszcze tymczasowa, bo taka była sytuacja, nie? Więc mieliśmy szansę, żeby się poznać i każdy poznać, no, jaka jest sytuacja drugiemu, tak? Ja też im wytłumaczyłem, że słuchajcie, no to musimy razem tego zrobić, ja wam chcę pomagać, ja mogę wrócić do Hiszpanii na jednym stanowisku, ale jestem tutaj z wami, kurde, no to bo jestem zaangażowany, chcę, żeby ten zakład dalej przetrwało. Więc jakoś tam chyba, że udało się jako osobiste jakieś zaufania mieć, tak? I zaczęli po prostu oni sami sugerować, jak można zrobić, tak? Ale powiem wam, że bez zaufania, no to nie udałoby się. Bo oni cały czas, niektórzy ukrywali to i niektórzy byli otwarci. Nawet te, które byli otwarci, i powiem wam anegdota, było jedna osoba, pamiętam, że była bardzo otwarta, no to dostał, no co było, no, dostał, zniszczyli jego szczynka na siatnie, tak? Więc inni koledzy zaczęli go, jak się mówi, to znaczy, że niektórzy nie lubili tych, które gadali otwarcie, nie? I niektórzy chcieli się zamknąć, tak? Więc to naprawdę była praca zaufania, praca ludzka, tak? Żeby pracować razem z nimi. Też ze związki zawodowe też musiałem po prostu dużo, parę piw z nimi, żeby pogadać, żeby rozumieli, że mój cel jest ten sam jak wasz. No, czasami może nie, ale w tym przypadku chyba, że miałem szczęście, jeżeli chodzi o związki zawodowe i chyba, że dogadaliśmy się, ale nie ma innej wejścia, więc zaufania wzajemna.